Komunikacja w spektrum autyzmu. O komunikacji z człowiekiem. Mirosława Kanar. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu diagnozy, terapii i edukacji osób w spektrum autyzmu. Zawodowo związana jest również z poradnią psychologiczno-pedagogiczną wspierającą dzieci autystyczne. Od wielu lat szkoli nauczycieli z zakresu metod pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Jest autorką publikacji poświęconych m.in. problematyce samowiedzy osób w spektrum autyzmu. Prywatnie miłośniczka kotów i grywalizacji. Mirosława Kanar opowie o komunikacji z perspektywy pedagogicznej, między innymi o alternatywnej komunikacji, wyzwaniach w relacji komunikacyjnej, komunikacji niewerbalnej, naiwności społecznej, nieporozumieniach, żartach i przenośniach oraz społecznych interakcjach. Komunikacja w spektrum autyzmu. Komunikacja osób ze spektrum autyzmu bywa odmienna. W związku z tym mogą pojawić się bariery i nieporozumienia w relacjach z innymi ludźmi. Osoby ze spektrum autyzmu mogą komunikować się werbalnie, ale czasami będą wymagały takiej komunikacji wspomagającej. Ta komunikacja wspomagająca może mieć różne formy. Czasami jest to na przykład korzystanie z tabletu, czasami taka osoba po prostu będzie preferowała pisanie bardziej maili czy wiadomości niż taki kontakt bezpośredni. Jest to trend, który jest dość obecny na zachodzie Europy bądź również w USA, gdzie osoby ze spektrum autyzmu studiują i są to osoby nie zawsze werbalne, tak? Czyli te osoby nie zawsze mówią w sposób werbalny. Natomiast komunikują się z użyciem różnych form i w ten sposób studiują. Kolejną taką charakterystyczną cechą, która może pojawić się u osób ze spektrum autyzmu, będzie nieprawidłowy dialog toniczny. Oznacza to, że osoba może na przykład w trakcie rozmowy nie być skierowana do osoby, do której mówi. Jest to inny wzorzec rozmowy. Jest jednak on w naszym społeczeństwie nieakceptowany ze względu na taki pomniejszony komfort takiej rozmowy, tak? Możemy w mniejszym stopniu po prostu zrozumieć osobę, która będzie mówiła w innym kierunku, czy będzie to od nas w ogóle odwrócona. Dość charakterystyczne u niektórych osób spektrum autyzmu jest to, że nie zawsze stosują prawidłową proksemikę w komunikacji. Oznacza to, że czasami te osoby mówią do nas w naszym kierunku, jednak z bardzo dużej odległości, w związku z tym no, czasami można ich po prostu nie usłyszeć, ale zdarzają się też osoby, które ten dystans społeczny po prostu znacznie skracają, czyli są bardzo blisko nas, może to sprawiać taki dyskomfort podczas rozmowy, gdy ktoś na przykład za bardzo się do nas przysuwa i mówi po prostu twarzą w twarz. Najlepiej w takiej sytuacji po prostu poinformować tą osobę, z którą rozmawiamy, że nie jest to dla nas komfortowe i że prosimy, żeby się od nas odsunęła albo prosimy, żeby się do nas przysunęła, w zależności jak dokładnie ta rozmowa wygląda. Trudnością u niektórych osób spektrum autyzmu będzie zadawanie pytań. Problem ten polega na tym, że czasami osoby w spektrum autyzmu mogą nie wiedzieć, do kogo skierować dane pytanie. Może też on być skutkiem tego, że dana osoba próbowała się czegoś dowiedzieć, często gdzieś pytała, ale nie uzyskiwała odpowiedzi, w związku z tym rezygnuje po prostu z dalszego poszukiwania odpowiedzi w ten sposób, czyli w sposób wykorzystując inną osobę, tak, pytając się po prostu innej osoby. Może być to powód związany z tym, że czasami taka osoba nie wie, do kogo skierować się z prośbą o pomoc i dlatego rezygnuje z tej formy poszukiwania pomocy i po prostu próbuje rozwiązać problem sama, bądź no niestety, ale problem czasami zostaje nierozwiązany, gdyż się ta osoba po prostu wycofuje z próby rozwiązania go.
Czasami osoby w spektrum autyzmu mają trudności w zadawaniu pytań, ale bywają też takie osoby, które nadmiernie zadają pytania, szczególnie na tematy, które są dla nich interesujące, na takie tematy, które chcą zgłębić wiedzę, bądź po prostu o różnych tematach, ale takich, gdzie to zainteresowanie jest. Wtedy może nam się wydawać, że taka osoba jest wręcz nachalna, ponieważ dopytuje i dopytuje niczym takie właściwie małe dziecko, ale tak naprawdę tutaj ta osoba szczerze jest tym zainteresowana i faktycznie oczekuje tej odpowiedzi, faktycznie chce wiedzieć chce się dowiedzieć o tym, o czym pyta. Zdarza się, że osoby w spektrum autyzmu mogą mieć trudność z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej, ale też z odczytywaniem komunikacji niewerbalnej, czyli na przykład mimiki innych osób, czasami gestów, które nie są jakieś jednoznaczne. Również same mogą być osobami, które nie będą nadmiernie gestykulowały, czy nadmiernie ich twarz nie będzie jakaś ekspresyjna. Tutaj jakby ponownym takim krokiem w relacji, jeśli chcemy mieć dobrą relację z osobą w spektrum autyzmu, byłoby to, żeby po prostu unikać takich sytuacji, gdzie my jedynie przez mowę niewerbalną chcemy coś przekazać. Warto jednak zawsze też dodać ten komunikat konkretny, powiedzieć po prostu, o co nam chodzi. Może się zdarzać, że osoba w spektrum autyzmu będzie miała problem z rozróżnieniem kłamstwa czy oszustwa. Mówi się tutaj o takiej naiwności społecznej. Część osób w spektrum autyzmu niestety się nią charakteryzuje, czyli faktycznie wierzy w szczerość innych osób, to, że nie chce ktoś ją oszukać, tak, że jest to prawdą to, co ta osoba mówi. No też osoby w spektrum autyzmu na drodze swojego życia, tak zdobywanych doświadczeń, uczą się tego, że jednak nie wszyscy są osobami szczerymi i że czasami też trzeba uważać na pewne osoby. Bywają takie sytuacje w związku z komunikacją osób w spektrum autyzmu, że czasami te osoby są niezrozumiane przez innych ludzi, bo na przykład coś formułują w taki sposób dość specyficzny, bądź czasami jest tak, że to osoba w spektrum autyzmu może nie zrozumieć innej osoby i to zarówno w takich relacjach rówieśniczych, nie wiem, na poziomie student-student, ale też na takim poziomie student, na przykład wykładowca. Takim mitem krążącym na temat osób w spektrum autyzmu jest to, że nie rozumieją metafor, żartów i ironii. Tutaj należy patrzeć na to jednak z przymrużeniem oka, że część osób w spektrum autyzmu może faktycznie trzymać się dość mocno takich konkretów, być dość osobami trzymającymi się pewnych schematów, w związku z tym takie wychodzenie z tych ram będzie dla nich problemem. Ale jednak też znaczna część osób dorosłych, tak, w spektrum autyzmu problemów z tą ironią, z tym żartem nie powinna mieć, a sami też dość często stosują w rozmowie, więc można to też zauważyć. Tak? To absolutnie nie jest cechą jakąś w klasyfikacjach, która gdzieś tam jest charakterystyczna typowo dla osób w spektrum autyzmu. Interakcje społeczne. Relacje społeczne osób autystycznych są szeroko opisywane np. w literaturze naukowej, ale też możemy sięgnąć do różnych książek, biografii osób w spektrum autyzmu i tam te relacje też są bardzo często takim punktem najważniejszym, ponieważ one tak naprawdę gdzieś powodowały różne trudności czy problemy w życiu tych osób. Można wyróżnić takie trzy typy osób w spektrum autyzmu w kontekście funkcjonowania społecznego. Pierwszy typ tych osób
to będą takie osoby zdystansowane, trochę zamknięte na te kontakty z innymi ludźmi. Druga grupa to takie osoby pasywne, które charakteryzują się takim brakiem potrzeby nawiązywania kontaktów, ale przy jednoczesnym takim nieunikaniu innych ludzi. I trzeci typ uwzględnia jednostki, osoby aktywne, które nawiązują, utrzymują relacje z innymi osobami i w przypadku tej grupy zdarza się czasami, że to są jednak relacje jednostronne, czyli uwzględniają inicjatywę osoby autystycznej, a niekoniecznie tej drugiej osoby. I ten podział był zgodny z moimi badaniami, które prowadziłam. Osoby w spektrum autyzmu jak najbardziej utrzymują kontakty z innymi ludźmi. Często jest to jakaś grupa znajomych. To, co też łączy często te osoby, to takie same na przykład zainteresowania, tak zwany też taki wspólny język, sprawia, że właśnie te relacje są bliskie. Badani dostrzegali swoją odmienność w funkcjonowaniu społecznym i czasami też opowiadali o swojej samotności związanej właśnie z funkcjonowaniem społecznym. Jednak znacząca część badanych była otwarta na poszerzanie znajomości, na założenie rodziny czy na nawiązywanie relacji przyjacielskich. Chętnie te osoby nawiązywały i utrzymywały relacje z osobami podobnymi do siebie, o zbliżonym sposobie myślenia czy interesującymi się tym samym tematem. Zdarzało się, że część tych relacji miała taki charakter instrumentalny, czyli te osoby po prostu nawiązywały relacje, ale tylko takie, które przynosiły jakiś rodzaj korzyści dla jednej i drugiej oczywiście strony. I takim powszechnym mitem o autyzmie jest uznanie, że te osoby są wycofane społecznie. Jak wspomniałam wcześniej, są te trzy typy, tak, według literatury. Natomiast ten pierwszy typ, czyli ten, który właśnie dotyczył wycofania, on nie zawsze wynika z braku chęci nawiązania relacji przez osobę w spektrum autyzmu. Zdarza się, że to wycofanie było wynikiem po prostu odtrącenia przez innych ludzi i izolowania po prostu przez wiele lat osoby w spektrum autyzmu. W związku z czym, kiedy ona dorosła, kiedy już nabrała pewnej samoświadomości, no po prostu rezygnowała z nawiązywania dalszych znajomości, żeby też uniknąć na przykład ponownego skrzywdzenia czy jakichś takich negatywnych doświadczeń. Zdarzało się, że niektóre osoby w moich badaniach próbowały nawiązać relacje z innymi osobami, ale ze względu na stereotypowe postrzeganie autyzmu były po prostu wykluczane z grupy, były wykluczane ze znajomości i te relacje się nie powiodły. Zdarza się, że osoby w spektrum autyzmu przejawiają dystans społeczny w obszarze takich relacji rodzinnych. I to jakby znowu jest następstwem takiego wieloletniego poczucia niezrozumienia przez otoczenie i po prostu pogodzenie się z tą sytuacją, że jednak mimo, że jest to rodzina, to że ta rodzina ich nie akceptuje, że jedynie obniża poczucie własnej wartości przez różne jakieś krytykowanie czy obrażanie nawet. I zdarza się, że te osoby po prostu albo niechętnie uczestniczą w takich spotkaniach rodzinnych, albo w ogóle nie utrzymują kontaktu z bliskimi osobami. Mają często, tak wybrzmiewało w moich badaniach, że te osoby po prostu czuły się takie wyobcowane przy swojej rodzinie i to sprawiało, że nie chciały nawiązywać z nimi bliższej więzi. Zdarzało się też, że po prostu rodzina negatywnie oceniała tą osobę w spektrum autyzmu, właśnie posługując się między innymi stereotypami i jakby sama też wykluczała ją z tych relacji. Osoby autystyczne chętnie wybierają internetowe formy kontaktu z innymi ludźmi. Korzystają z różnych portali internetowych, forów internetowych, no obecnie bardziej takich grup, na przykład na Facebooku,
i tam nawiązują nowe znajomości, ale też utrzymują kontakt z osobami, które już poznały. Czasami nawet poznały te osoby na żywo, w rzeczywistości, natomiast ta znajomość przeniosła się do internetu i częściej na przykład ten kontakt jest właśnie przez internet niż takie spotkania na żywo. Jak sami mówią, to nawiązywanie kontaktu przez internet gwarantuje taki bezpieczny dystans. W trakcie takich rozmów czy wymiany po prostu zdań nie trzeba się martwić o mimikę, nie trzeba się zastanawiać nad mową ciała tej drugiej osoby, czy ona jak ona odczytuje nasze emocje, czy my odczytujemy prawidłowo jej emocje. No, nie trzeba też się zastanawiać nad tonacją głosu, czy nad jakimiś innymi gestami niewerbalnymi, które się gdzieś tam pojawiają. Podobnie jak w przypadku nawiązywania relacji na żywo, tak i tutaj te relacje internetowe, one często opierają się na wspólnych zainteresowaniach, ale też czasami na przykład są to relacje osób też z diagnozą autyzmu, gdzie po prostu wymieniane są jakieś wspólne doświadczenia i jakby na ten temat toczy się rozmowa. Czasami według moich badań te rozmowy internetowe to był właściwie jedyny kontakt osób spektrum autyzmu z innymi ludźmi, ponieważ byli wycofani w takiej rzeczywistości w relacjach, natomiast te internetowe relacje były bardzo głębokie i było ich na przykład bardzo wiele.